dzięki. Estera Kacper, dziękujemy. Kochani, witam was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że jesteście wszyscy. Słuchajcie, jeżeli macie Biblię, możecie otworzyć na liście do Efezjan na pierwszym rozdziale. Macie smartfony, możecie na smartfonach otworzyć. Jeżeli chcielibyście śledzić, z tyłu są egzemplarze Biblii, można sobie wziąć, jak komu wygodnie, albo po prostu możecie siedzieć i słuchać. Słuchajcie, więc od kilku tygodni rozważamy sobie list do Efezjan. Tytuł tego całego cyklu rozważań jest Życie w Chrystusie. Mówimy o tym, co Jezus zaoferował nam, co przyniósł nam, co to dla nas oznacza, że żyjemy w Chrystusie. Co dokonało się poprzez Jego ofiarę na krzyżu, poprzez to, że oddaliśmy nasze życie Jezusowi. Co to oznacza, że żyjemy w Chrystusie. I na kilku ostatnich sesjach skupialiśmy się na temacie takiego szerokiego Bożego planu. Mówiliśmy sobie o tym, jak Pan Bóg stworzył człowieka, że stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. Mówiliśmy o tej niezwykłej miłości, którą Bóg ma wobec każdego z nas. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na kilka dosłownie wersetów, które wydaje mi się podkreślają i pokazują niesamowity sposób Boże serce, jakie jest wobec nas. List świętego Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział, werset czwarty. I zanim zaczniemy, przejdziemy, jeszcze chcę pomodlić się za nas wszystkich. Panie Boże, nasz Ojcze, prosimy Ciebie, Panie, przez Jezusa Chrystusa, o to, abyś wylewał na nas Twojego Ducha, Ducha Świętego, że gdy będziemy czytać te fragmenty Pisma Świętego, abyś Ty otwierał nasze serca, nasze oczy, Panie, abyśmy widzieli Twoją chwałę, Panie, żebyśmy widzieli to, kim jesteś, żebyśmy widzieli Twoją dobroć, Panie, żebyśmy nawet mogli doświadczyć, nawet dzisiaj wieczorem, Panie, nawet też ci wszyscy, którzy nas słuchają, abyśmy mogli wspólnie doświadczyć, Panie, jak dobry jesteś. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, list do Efezjan 1:3, 1:4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, z miłości przeznaczył nas dla siebie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. W osobie Jezusa czytamy, kochani, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli tymi, którzy są święci, abyśmy byli tymi, którzy są nieskalani przed Jego obliczem. I zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj mowy o stanie, w jakim my się obecnie znajdujemy. Tu nie ma mowy o kondycji rodzaju ludzkiego, bo wiemy, że jesteśmy upadłym rodzajem ludzkim, który zostaje dopiero odkupiony przez Jezusa. Zobaczcie, że mamy tutaj w czystej postaci, tak jak mówiłem, wielu teologów zgadza się, że list do Efezjan jest tak naprawdę Ewangelią w pigułce. I tutaj mamy w zasadzie wstęp, kochani, do tej Ewangelii, bo to pokazuje nam, dlaczego Pan Bóg posłał Jezusa, dlaczego Mu tak bardzo na nas zależało. Dlaczego? Dlatego, że wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy mogli żyć w piękno, nam się to kojarzy, święty, nieskalany. Tutaj specjalnie troszkę zamieniam to słowo święty, nieskalany, bo często nam się to kojarzy, święty, nieskalany, w sensie odnosimy to do nas i widzimy po prostu nasze zmagania, widzimy nasze trudy i mówimy, to nie jest do mnie. Ale tak jak mówię, Paweł nie pisze tutaj o stanie obecnym ludzkości, tylko mówi o planie Pana Boga. On mówi, chciałem zawsze, żebyście żyli w mojej obecności bez skazy grzechu, bez ciemności, która was ogranicza, która was niszczy, która was prowadzi do śmierci. Więc wybrał nas przed założeniem świata do tego, abyśmy żyli przed Jego obliczem. Zwróćmy uwagę na to sformułowanie. Jego oblicze mówi o naprawdę wielkiej bliskości. Kiedy patrzymy, to już mówiłem kilkakrotnie, kiedy widzimy czyjąś twarz, czyjeś oblicze, to znaczy, że jesteśmy z kimś blisko, tak jak teraz nawet jesteśmy. Widzę wasze twarze, tak? Widzimy się nawzajem, tak? Nasze twarze wyrażają emocje, uczucia, tak? Widzimy nasze... Twarz wyraża nasze serce, nasze emocje. Więc Bóg mówi, wybrałem was przed założeniem świata, abyście żyli przede mną, abyście żyli przed moim obliczem. I zobaczcie, powód w wersecie 5, dla którego to się wydarzyło, ten cały plan, on jest z miłości. Zobaczcie, wybrał nas, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem, z miłości. Przeznaczył nas dla siebie. Czyli jakby...
tym, co motywowało Pana Boga, kiedy nas stworzył, kiedy dał nam przeznaczenie, jest miłość. On z miłości przeznaczył nas dla siebie, abyśmy byli przybranymi synami i córkami. I potem Paweł jakby rozwija tą myśl, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego Jezus przyszedł, dlaczego musiał umrzeć za nasze grzechy na krzyżu. To jest wszystko po to, żebyśmy mogli wrócić do domu Ojca. I tutaj to jest piękna przypowieść z Ewangelii świętego Łukasza z 15 rozdziału o synu marnotrawnym. To jest niesamowita historia syna, który odchodzi z domu Ojca, z własnej woli. Jest to obraz naszego, na nas wszystkich, całego rodzaju ludzkiego, każdej pojedynczej osoby, bo wszyscy odeszliśmy od Pana Boga. Na jakimś etapie naszego życia dopiero odnajdujemy Go, słyszymy tą dobrą nowinę. Nawet, wiecie, nawet kiedy jesteśmy ochrzczeni od małego, nawet jeżeli jesteśmy wychowani w domu chrześcijańskim, w katolickim, zdawać sobie sprawę z tego, co naprawdę Jezus dla nas dokonał i w świadomy sposób zaczynamy żyć tą prawdą. To jest niesamowicie ważny moment. Ja doświadczyłem tego prawie 30 lat temu, miałem 18 lat. To było doświadczenie w mojej parafii. Po prostu ktoś mi opowiedział, dlaczego Jezus umarł za mnie. Opowiedział mi o miłości Jezusa. I po prostu moje serce się otworzyło. Mówię, jeżeli to jest miłość Twoja, która Cię doprowadziła do tego, to chcę doświadczyć tej miłości i oddać Tobie życie. I tak zaczęła się moja piękna przygoda z Bogiem. I muszę Wam powiedzieć, trwa 30 lat i będzie trwała, ile tam jeszcze Pan Bóg da, żebym żył. Mam nadzieję, że dożyję setki albo coś koło tego. Także więc jakby zobaczenie tego, dlaczego On to zrobił, jest niesamowicie ważne, dlatego że otwiera nas na miłość Bożą, dlatego że pokazuje nam charakter Pana Boga jako Ojca. I często, wiecie, obraz, z którym się zmagamy, to jest obraz Pana Boga jako osoby, która często jest daleko, albo która jest surowa, albo która nie interesuje się nami. Są różne te obrazy, ale one powodują w nas, że gdzieś czujemy się niegodni, czujemy się, okej, jestem grzeszny, co Pan Bóg myśli o mnie. Natomiast Jezus przychodzi, żeby pokazać nam miłość Ojca. Znaczy, kiedy chodził po ziemi, nie było osoby, której by nie uzdrowił, nie było osoby, której by nie pomógł. I potem, kiedy uczniowie zapytali się Go podczas ostatniej wieczerzy, mówią, Filip taki mądry był po tych 3 latach i mówi, Panie Jezu, chcemy, żebyś pokazał nam Ojca. A Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jezus poprzez to mówił, widziałeś mnie, jak sprawiałem, że chromy zaczyna chodzić, widziałeś mnie, jak nakarmiłem 5000, to jest Bóg, który działa. To jest Bóg, który interweniuje w życiu zwykłego człowieka. Widziałeś tą kobietę, która cierpiała na krwotok 25 lat, którą uzdrowiłem? To jest Bóg, który jest zainteresowany tą kobietą. Więc być nawet w świetle tego, zwykłe czytanie, mam na myśli zwykłe w cudzysłowie oczywiście, czytanie Ewangelii prowadzi nas do spotkania z żywym Bogiem. Bo kiedy czytasz ten fragment, to ten fragment jest do ciebie. Kiedy Jezus uzdrawia chorego, kiedy Jezus lituje się nad grzesznikiem, kiedy Jezus przychodzi do celników, żeby jeść z nimi, do prostytutek, to jest do każdego z nas. To jest Bóg w działaniu. Jeżeli On był wtedy taki, to dzisiaj się nie zmienił, bo Bóg jest zawsze ten sam. Robię trochę ten wstęp do kolejnych wersetów, dlatego że czytając cały ten list do Efezjan, dobrze jest mieć tą perspektywę. Dlaczego Paweł nam to wszystko opowiada? Pokazuje nam najpierw serce Pana Boga, to, co było, ten żar miłości wobec nas i pokazuje, jakie jest z tego działanie, potem zbawcze działanie, jakie, na których skończyliśmy. Werset 12, 1-12, to jest też troszkę podsumowanie, trochę nawiązanie do wersetu 4. Paweł pisze, że to wszystko, co się wydarzyło, to jest po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, żebyśmy żyli w Jego obecności. Istnienie. Pan Bóg powiedział o sobie Mojżeszowi, jestem, który jestem i Pan Bóg zaprasza nas do istnienia razem z Nim w obecności Jego
majestatu. I to słowo majestat możemy też sobie zamienić ku takiemu lepszemu zrozumieniu. Majestat Pana Boga to jest Jego dobroć. Majestat Pana Boga to jest Jego miłosierdzie. Więc jakby Paweł mówi, to jest wszystko, żebyście istnieli i doświadczali Jego majestatu, tego, kim On jest, jak dobry jest, jak wspaniały jest. I werset 13, i tak naprawdę dzisiaj pierwszy raz się... Także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w nim również uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. I na razie tutaj się zatrzymałem. Więc zobaczmy, Paweł pokazuje nam teraz, jak ten proces zbawienia dokonuje się w życiu człowieka, w życiu każdej indywidualnej osoby. Zobaczcie, w nim też także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. To jest niesamowicie ważne, że to zaproszenie do Bożego serca, zaproszenie do przyjęcia zbawienia, ono odbywa się przez to, że słyszymy słowo prawdy. Dlatego głoszenie Ewangelii jest tak niesamowicie ważne, czyli głoszenie tego Bożego planu, tego, co On uczynił. W nim usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, coś tam dalej się dzieje, za chwilę dojdziemy, ale chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na ten moment. I powiązali to z ostatnim przykazaniem, które dał Jezus swoim uczniom. Pamiętacie, po tych 3,5 roku Jezus zostaje ukrzyżowany w potężny sposób, zmartwychwstaje, niszczy więzy śmierci i potem spotyka się z apostołami. Jest kilka fragmentów, w których to jest opisane, ale zwłaszcza w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka w 28 i odpowiednio 16 rozdziale, Jezus daje, to są ostatnie wersety tych dwóch Ewangelii, daje przykazanie swoim uczniom, mówi: idźcie na świat i głoście tą Ewangelię o zbawieniu wszelkiemu stworzeniu. Czyli zobaczcie, Jezus mówi, przekazujcie to, głosząc, opowiadając o mojej śmierci, o moim zmartwychwstaniu, o tym, co zobaczyliście. I ciekawe jest, że kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, czyli tak naprawdę historię pierwszego Kościoła, pierwszych 100 lat Kościoła, to widzimy ten aspekt głoszenia i bycia świadkiem jako absolutnie kluczowy do rozprzestrzeniania się Ewangelii. Dlatego oni opowiadali o tym, jaki był Jezus. Mówili, spotkaliśmy Boga w ciele, który przyszedł, który uzdrawiał, który leczył, który podnosił złamanych. Co ciekawe, że w Ewangelii Marka, zwłaszcza w 16 rozdziale, kiedy Jezus mówi, jak będziecie głosić tą Ewangelię o zbawieniu, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Otwórzmy sobie na chwilę ten fragment. Marek, 16 rozdział. Jezus mówi 16:15, Ewangelia Marka, i rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I uwaga, werset 16, kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moje imię złe duchy będą wyszkodzić, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Ewangelia Marka 16:15 i potem werset 16. Ale zwróćmy uwagę tutaj, kochani, uczniowie mają głosić słowo prawdy, mają głosić o Jezusie, mają głosić o tym, że Bóg jest dobry, że przyszedł zbawić, że odpuszczenie grzechów jest w osobie Jezusa. I Jezus obiecuje im rzecz, która towarzyszyła Jego głoszeniu. Mówi, jeżeli pójdziecie, będziecie opowiadać o mnie, to będą te znaki wam towarzyszyć. Między innymi moce ciemności, ich moc będzie łamana, chorzy będą uzdrawiani. Pamiętacie, co było charakterystyczną rzeczą w posłudze Jezusa? To było to, że uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mali, że mieli. Przychodził z pomocą tych, którzy byli opętani, czy tych, którzy byli pod wpływem jakiejś mocy ciemności, po prostu przychodził i uwalniał. Dlaczego? Dlatego, że kocha każdego człowieka. Bóg stworzył moje i twoje ciało, dlatego chce uzdrawiać. Uzdrawiał wtedy Jezus, kiedy był na ziemi, potem jego uczniowie to robili i przez całe 2000 lat istnienia Kościoła to dzieje się dalej. Tych cudów uzdrowień jest więcej lub mniej, ale one cały czas się dzieją i często nawet, wiecie, w mediach to dochodzi, że
nie wiem, było spotkanie, ewangelizacja w kościele czy gdzieś i po prostu ktoś został uzdrowiony. Jest tego mniej lub więcej. Mam nadzieję, że będzie tego działania coraz więcej. Ale jest to znakiem, który Pan Bóg daje, kiedy ta dobra nowina jest głoszona. Także wracamy do listu do Efezjan. W nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdę, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. Czyli zobaczcie, kluczowe jest, że usłyszymy słowo prawdy. To jest to sformułowanie prawdy, słowo prawdy. Czyli musimy usłyszeć prawdę. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Ta prawda przyniesie wam wolność. I ta prawda oczywiście ma wiele aspektów. Pierwsza taka prawda to jest to, że jestem grzeszny, że jestem oddzielony od Boga i potrzebuję. To nie mówili tylko, nie wiem, no Jezus ci pomoże, uzdrowi cię i tak dalej, ale pokazywali, że ta kondycja, w której jest cała ludzkość, jest wynikiem tego, że odeszliśmy od Pana Boga. Więc mówi, zgrzeszyliśmy tak, ale Bóg jest miłosierny i chce nam przebaczyć. Więc to jest prawda o stanie, w jakim jesteśmy. I ona jest niesamowicie ważna, bo to jest jakby też klucz do przyjęcia zbawienia w taki bardzo osobisty sposób. Bo dopiero kiedy uznam, że potrzebuję Pana Boga, kiedy uznam, że jestem grzeszny, to dopiero dobrze żyję. Jeżeli myślę o sobie, wszystko w moim życiu jest w porządku, jestem w miarę dobrze żyję, w miarę dobrze żyję, to nie potrzebuję Pana Boga. Ale jeżeli uświadomię sobie, że jestem słaby, jestem grzeszny, może żyję dobrze, ale też i wiecie, no, zdarzają się grzechy w moim życiu. Jeżeli uświadomię sobie, że te rzeczy oddzielają mnie od Boga, to zaraz pojawia się w naturalny sposób pytanie, co z moim życiem? Czy może być jakaś zmiana w moim życiu? I wtedy jest pora na tą drugą część tej prawdy, która tak samo jak pierwsza przynosi nam wyzwolenie. Jezus jest tym, który chce mnie zbawić od moich grzechów. Chce przemienić moje życie tak, żebym odwrócił się od moich grzechów, przyjął moc odkupienia i potem przyjął moc Ducha Świętego, aby żyć w zwycięski sposób, bo i to jest trzeci ten aspekt tej Bożej prawdy, czyli potrzebujemy Pana Boga, jesteśmy grzeszni, On przychodzi, jest dobrym Ojcem, żeby przebaczyć nam nasze winy, żebyśmy się mogli odwrócić od naszych grzechów. Jezus, kiedy wybaczył cudzołożnicy, powiedział, wybaczam ci całkowicie, ale idź i nie grzesz więcej. Nie rób tego, bo ten grzech doprowadził cię do tego miejsca niewoli, więc Jezus z jednej strony mówi prawdę, to co robiłaś nie było dobre, ale wybaczam ci całkowicie, przyjmuję cię całkowicie taką, jaką jesteś, taki, jaki jesteś. Zobaczcie, Jezus chodził i jadał z celnikami. Nie mówił, jesteście, nie wiem, najpierw się nawróćcie i poprawcie swoje życie, wtedy porozmawiamy. Jezus wchodził jako światłość świata w najciemniejsze miejsca Nazaretu, Betlejemu, gdziekolwiek, Kafarnaum, gdziekolwiek był. Taki jest Bóg. Bóg się nie obawia grzechu. Bóg się nie lęka tym, że nie wiem, w moim czy w twoim życiu jest wielka ciemność i po prostu, nie wiem, ja coś muszę najpierw zrobić. Nie, Bóg przychodzi i mówi, chcecie wyrwać z tego. Więc przychodzi z tym słowem prawdy. Wtedy możemy przyjąć jego przebaczenie, jego odkupienie i to słowo prawdy to jest też to, że On daje nam swojego Ducha Świętego, żebyśmy mogli doświadczać Go. Dlatego to w różnych tradycjach chrześcijańskich, ale zasadniczo jest i w kościele katolickim mamy chrzest, mamy komunię i mamy potem sakrament bierzmowania, czyli przyjęcia Ducha Świętego. W innych tradycjach chrześcijańskich, czy w prawosławnej, czy protestanckiej jest bardzo podobnie, bo jakby wywodzi się to wszystko z jednego tutaj korzenia Ewangelii, że najpierw następuje to upamiętanie. Chrzest jest jakimś znakiem upamiętania, czy świadoma decyzja oddania swojego życia Jezusowi, ale kiedy nasze grzechy zostają odpuszczone Ducha Świętego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że kiedy nasze grzechy zostają odpuszczone, to dokonuje się coś jeszcze więcej, dokonuje się nowe narodzenie. I o tym Jezus mówi w rozmowie z Nikodemem w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, może niektórzy z was pamiętają, tam była historia taka, uczony w piśmie przychodzi do Jezusa nocną porą, bo widzi, że w Jezusie jest coś niezwykłego. Widzi ludzi, których
którzy słuchają Ewangelii, ich życie jest przemienione. Ale w związku z tym, że był faryzeuszem, a tak jak wiecie pewnie wszyscy, Jezus, powiedzmy tak delikatnie mówiąc, faryzeusze nie byli fanami Jezusa w tamtym czasie, raczej gdzieś się tam widzieli go jako potencjalne zagrożenie. Dlatego on przychodzi w nocy i mówi: opowiedz mi o Królestwie Bożym, parafrazuję to oczywiście, opowiedz mi o Królestwie Bożym, powiedz mi coś więcej. Jezus wtedy mówi mu taką rzecz, że Królestwo Boże może zobaczyć tylko ten, kto narodził się z wody i z ducha. Czyli doświadczenie tej pełni zbawienia, tej Bożej obecności, Bożego Królestwa, czyli Bożego panowania w naszym życiu, tak? Boże Królestwo to jest miejsce, gdzie panuje Król. Jezus mówi, jest możliwe, kiedy narodzimy się z wody i z ducha. Dlaczego to narodzenie z ducha jest ważne, tak? Narodzenie z wody symbolizuje odwrócenie się od grzechów, pogrzebanie starego życia, ale to narodzenie z ducha jest ważne, dlatego że następuje nasze wewnętrzne odrodzenie, następuje zapieczętowanie naszych serc Duchem Świętym, który był obiecany. Jezus mówi, odejdę, tak, czyli dokonam ofiary na krzyżu, odejdę, jak będę już po prawicy Ojca, to poślę Ducha Świętego do was. Po co? Po co jest Duch Święty? W Dziejach Apostolskich 1:8 Jezus mówi do swoich uczniów, Duch Święty, kiedy przyjdzie na was, to otrzymacie Jego moc, aby być moimi świadkami. Więc jest to niesamowicie ważne działanie Ducha Świętego, dlatego że On wyposaża nas, uzdalnia nas do tego, żebyśmy byli świadkami Jezusa, czyli abyśmy byli tymi, którzy są podobni do Niego, abyśmy byli tymi, którzy mogą powiedzieć o Nim jako Jego świadkowie, tak? I gdzie współcześnie no, nie możemy być świadkami Jezusa w tym sensie, że On chodził po ziemi 2000 lat temu, zmartwychwstał i teraz siedzi po prawicy Ojca w swoim zmartwychwstałym ciele. Ale dzięki Duchowi Świętemu ja i ty możemy być świadkami Jezusa. Jezus powiedział, Duch Święty przyjdzie i weźmie z mojego i wam objawi. Więc Duch Święty, który jest w każdej wierzącej osobie, jest tym, który składa świadectwo o Jezusie. Ja mogę powiedzieć, że Jezus jest dobry. Dlaczego? Dlatego, że tego doświadczyłem. A dlaczego to doświadczenie jest moim udziałem czy waszym udziałem? Bo jest właśnie ta osoba Ducha Świętego. Więc niesamowicie ważne jest tutaj list do Efezjan 1:13 to, że słyszymy słowo prawdy, dobrą nowinę o naszym zbawieniu. No i tutaj troszkę rozbiliśmy tą prawdę, tą dobrą nowinę na tych kilka aspektów. Tak? Myślę, że warto zwrócić uwagę, że Paweł nazywa to dobrą nowiną. Jest to może takie oczywiste, ale wiecie, w kontekście tego, jak sobie uświadomimy, w jakim stanie była ludzkość, w jakim stanie myśmy byli, to naprawdę jest dobra nowina. Wow, po prostu Bóg mnie kocha, Bóg chce mnie zbawić, Bóg mnie nie pozostawił. Nie jestem skazany na ciemność do końca życia, a potem przez całą wieczność. Dobrą nowinę o waszym zbawieniu. Czyli ważne jest to usłyszenie słowa prawdy. Zobaczmy, kochani, w drugiej części tego wersetu. W nim również, czyli już będąc w Chrystusie, uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym, który był obiecany. Czyli w momencie, kiedy słyszymy słowo prawdy, następuje ten drugi etap, jakby ta nasza odpowiedź. Paweł mówi, że ta odpowiedź to jest wiara. W nim również wy, uwierzywszy, zobaczcie, zostaliście naznaczeni Duchem Świętym, pieczęcią Duchem Świętym, który został wam dany. Więc w momencie, kiedy słyszymy tą prawdę Słowa Bożego, tą prawdę w tych podstawowych aspektach, to decyzja jakby jest już po naszej stronie. Mogę uwierzyć lub nie, tak? Wierzę albo nie. I Paweł mówi o niesamowitej rzeczy, że to nasze zbawienie dokonuje się właśnie przez wiarę. Tak, słyszę o tym, że jestem grzeszny, wierzę w to, bo znam siebie, jak każdy z nas stanie i zrobi rachunek sumienia, to wie z jakiej gliny zostaliśmy ulepieni, że tak powiem. Ale słyszę drugą nowinę, że Bóg mnie kocha, że jest nadzieja dla mnie i znowu jest wymagana odpowiedź dla mnie, bo tak, mogę uwierzyć w to, że jestem grzeszny, że jestem niedoskonały, że jestem w ciemności, tak? Ale
Co z tego, jeżeli nie uwierzę w to, że Bóg jest dobry, że Bóg mnie kocha? Więc tak, wierzę w to, że potrzebuję Ciebie i wierzę w to, że Ty kochasz mnie i że chcesz mnie uratować. I potem, kiedy wierzę, to przyjmuję. To przyjmuję to zbawienie. Tak, wierzę, że to jest dla mnie. W Nim również uwierzywszy, zostaliśmy naznaczeni pieczęcią. I zobaczmy, że w momencie tej wiary, kiedy my z wiarą przyjmujemy to słowo prawdy, dzieje się niezwykła rzecz. Paweł mówi, że zostajemy naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Że to jest, słuchajcie, bardzo taki prosty moment naszego osobistego oddania swojego życia Jezusowi, świadomego powierzenia się w jego ręce. Jedni nazywają to nowym narodzeniem, w bardziej takim tradycyjnym ujęciu mówi się często o odnowieniu przyrzeczeń, chrztu świętego. To się różnie nazywa, natomiast jest wspólny mianownik tego. Wspólny mianownik to jest to, że w świadomy sposób przyjmujemy ten dar zbawienia. Wierzymy, słyszymy i wierzymy. I wtedy, kochani, dzieje się coś takiego, że nasze serca zostają naznaczone pieczęcią. I ten aspekt tej pieczęci też jest niezwykle ważny, dlatego że królowości, bo tutaj mamy taki kontekst tego listu do Efezjan, pieczęć służyła do tego, że królowie podpisywali się pieczęcią na różnych dokumentach, to jest znane, ale pieczęć była też stosowana do tego, żeby oznaczać własność królewską. Na przykład, wiecie, ogrody były pieczętowane albo studnie były pieczętowane. Różne rzeczy były pieczętowane i to, jaka była pieczęć, mówiła o tym, kto jest właścicielem tego. Tak? Na przykład na ogrodzie czy na jakiejś posiadłości była pieczęć, to znaczyło, nie wiem, że to jest tetrarcha albo jakiegoś tam króla. Więc tutaj jest pieczęć w tym kontekście, tak, że twoje serce zostaje zapieczętowane, czyli Bóg mówi, jesteś moją własnością. Oddałeś swoje życie mi. Jesteś teraz pod moim panowaniem. Dobrowolnym, bo oddajesz swoje życie dobrowolnie Panu Bogu. Ale Bóg mówi, biorę cię teraz w swoją opiekę. I sobie tak można to właśnie sparafrazować, że w momencie, kiedy my przyjmujemy to nasze zbawienie, słyszymy słowo prawdy, reagujemy z wiarą, zostajemy naznaczeni pieczęcią, czyli Bóg mówi, tak, jesteś mój, jesteś w moich rękach, jesteś bezpieczny. I tą pieczęcią jest właśnie Duch Święty. Jest osoba Ducha Świętego. Jest to, kochani, w ogóle niesamowity obraz tutaj jest skreślony w całym tym liście do Efezjan, ale zwłaszcza na początku, jak Paweł pokazuje, jak cała Trójca Święta działa ku naszemu zbawieniu. Bo zobaczcie, jest plan Ojca, który nas wybrał przed założeniem świata. Jest osoba Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy odkupienie naszych grzechów przez Jego krew, czyli mamy drugą osobę Trójcy Świętej. I mamy osobę Ducha Świętego, który potem staje się pieczęcią, który staje się dowodem, który staje się świadkiem. Jezus mówił o Duchu Świętym jako o obietnicy Ojca, która zostanie dana tym, którzy uwierzą. Uwierzyliście, zostaliście naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym, który był obiecany. Ostatnia jego mowa do uczniów w Wieczerniku mówi, parafrazuje, mówi do tych swoich 12, do tych młodych chłopaków, mówi, słuchajcie, nadchodzi czas, że odejdę od was. Przygotowywał ich Jezus na to. Będzie czas, że mnie fizycznie tutaj nie będzie z wami. No i oni, wiecie, wszyscy byli bardzo tym zasmuceni, bo przez 3 lata zżyli się z Jezusem, był ich mistrzem, pokochali go. Ale Jezus mówi, muszę odejść, ale nie zostawię was sierotami. Poślę Ducha Świętego, który będzie z wami przez cały czas, który was nigdy nie opuści i będzie brał ze mnie i z Ojca i wszystkie rzeczy, które ja wam powiedziałem, wam przypomni. Zachęcam was do lektury, to jest Ewangelia Jana 14 i 16 rozdział. Jest tam dużo na temat Ducha Świętego. Więc jakby Paweł tutaj, mówiąc o obecności Ducha Świętego, który jest pieczęcią, jakby dowodem tego, że jesteśmy własnością Pana Boga, mówi właśnie o osobie Ducha Świętego. No i tu jest też tajemnica tego bycia świadkiem, tak? Jesteśmy świadkami, dlatego że właśnie ten Duch Święty jest w nas, że On przynosi tą realną obecność Pana Boga, urealnia ją w naszym życiu poprzez bardzo konkretne doświadczenie.
I werset 14, kochani, myślę, że już się nim dzisiaj nie zajmiemy w całości, więc już mogę poprosić zespół uwielbienia. Będziemy już tutaj powoli kończyć, ale chciałem wam zwrócić uwagę i to może pociągniemy za tydzień, albo ojciec Mariusz, bo w przyszłym tygodniu będzie ojciec Mariusz wykładał, nauczał, więc może on to rozwinie. Jest napisane o Duchu Świętym, że on jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które uczyni nas własnością Boga, całkowitą własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Czyli zobaczcie, że to jest ciekawy aspekt Ducha Świętego, że tutaj wyraźnie widzimy z tego kontekstu, że pełnia tego, że będziemy własnością Pana Boga całkowicie, jest jeszcze przed nami. To nastąpi dopiero w momencie zmartwychwstania, tak? Bo cały czas jeszcze nasze ciała podlegają skutkom grzechu. Pełnia zbawienia nastąpi wtedy, kiedy nasze ciała zostaną zmartwychwzbudzone. I Paweł mówi tutaj o Duchu Świętym jako o tym, który jest zadatkiem tego, co ma nastąpić, naszego pełnego odkupienia, w oczekiwaniu na odkupienie. Czyli jest to też niesamowity aspekt Ducha Świętego, że ta trzecia osoba Trójcy Świętej została nam dana na czas tej naszej podróży w czasie, tego pielgrzymowania tutaj. Bóg mówi, rzeczywiście, tak jak Jezus obiecał, nie zostawię was sierotami. Macie już zadatek nieba w sobie. Amen.